Państwa bardzo serdecznie w kolejnym, tym razem sportowym wydaniu Studia Prasowego. Dzisiaj naszymi gośćmi są pan docent dr Krzysztof Czapla, dyrektor Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, a także trener siatkarek AZS-u oraz jego podopieczna Małgorzata Sikora, występująca na pozycji przyjmującej. Tradycyjnego przeglądu prasy dokona dzisiaj Agnieszka Baron. Zapraszam. Agnieszko, co tam słychać u naszych kolegów z gliwickiej prasy? Tak, może zacznę od tego, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Powolności, dlatego tak przewrotnie zrobię ten przegląd dosyć szybko. Zaczynamy od jedynki, od Gazety Miejskiej na falach Kłodnicy. Proszę Państwa, w poniedziałek Kłodnicą przepłynęła dwójka śmiałków. Zrobili to kajakiem. Jakie wrażenia? Pozytywne, ale trzeba sprzątać, dodaje pan Kazimierz Sieniutowicz. Na dwójce, na drugiej stronie mniej pieniędzy, mniej seansów, mniej etatów w kinie Amok. To jest wszystko powiązane z oszczędnościami w Gliwickim Teatrze Muzycznym, który z roku na rok dostaje coraz mniej pieniędzy. W porównaniu do 2014 roku jest to o 2 miliony złotych mniej. Przypominamy Zapominalskim na Kujawskiej. W dalszym ciągu trwają prace porządkowe, nazwijmy to tak roboczo, czyli wycinka drzew. Tutaj też, skoro już jesteśmy na Kujawskiej przy hali Gliwice, jeżeli już ona powstanie, tutaj urzędnicy się zastanawiają nad tym, jak kibice dojadą na tą halę, bo jednak to będzie obiekt położony troszkę poza centrum. Do dworca PKP jest dosyć daleko, także tutaj pojawił się pomysł, aby właśnie uruchomić taką specjalną linię, taki autobus wahadłowy, który łączyłby właśnie halę Gliwice z dworcem PKP. Jak tutaj przyznaje Marek Jarzębowski, czyli rzecznik prezydenta miasta, już są toczone rozmowy z KZK GOP-em, ale to nie jedyny pomysł na połączenie właśnie hali Gliwice z resztą miasta. Ma się pojawić szynobus. Tutaj rozmowy też trwają, jednak jak przyznają urzędnicy, to jednak pomysł kosztowny, pracochłonny i niezwykle odległy w czasie. Też na piątej stronie relacja z zeszłego tygodnia, z wtorku, z otwarcia nowego komisariatu. Nowa lokomotywa, dziecko inżynierów z naszego gliwickiego zakładu Newag, wyjechało już na pierwsze testy. Też poza tym, że panowie inżynierzy, którzy pochodzą też z Politechniki Śląskiej, można powiedzieć, zrobili dobrą robotę, to też zakład dzięki temu zyska. Ile zyska? O tym w Gazecie Miejskiej, a także dzisiaj w naszych wiadomościach. Co jeszcze tutaj ciekawego? Na koniec polecam Państwa uwadze wydarzenie i wywiad z organizatorką biegu Tropem Wilczym, który to odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 28 lutego. Jest to wydarzenie szczególne, po pierwsze biegamy, a po drugie też mówimy o trudnej historii. Tutaj Michał Szewczyk bardzo fajnie rozmawia z panią Elżbietą Kogowską-Piasecką na dosyć trudne tematy. Wydarzenie polecamy podwójnie, ponieważ jesteśmy też patronem medialnym. I jeszcze na koniec, to może później Piasta Gliwice zostawię. Kolejny remis. Tak, kolejny remis. Tak, w Gazecie Miejskiej był smok, a tutaj w Nowinach Gliwickich we wczorajszym wydaniu mamy leoparda, czyli chodzi o czołg. Też mówiliśmy w zeszłym tygodniu w piątkowych wiadomościach o tym, że właśnie Bumar podpisał dosyć lukratywny kontrakt na modernizację polskich czołgów. No, powiem tak nieśmiało, wchodzi tutaj w grę 130 milionów euro. Swoją drogą bardzo ciekawe nazwy. Dragon, Leopard. Budzą respekt. Tak, tak. Tutaj jeszcze też w nowinach przypomnienie o biegu Tropem Wilczym. Z tego co wiem, od organizatorów zapisywać na biegi się nie można, ale jak najbardziej można uczestniczyć w tych dodatkowych atrakcjach. Między innymi będzie stoisko Poczty Polskiej, będą też prelekcje historyczne. Policjanci, w ogóle to jest bardzo, tak bym powiedziała, policyjne wydanie Nowin Gliwickich. Policjanci chwalą się tym, że w Gliwicach w zasadzie tak dobrze nie było od 2011 roku. Mamy najmniejszą przestępczość i tutaj prym wiodą dwa wydziały, wydział narkotykowy i wydział z przestępczością gospodarczą. I ten właśnie drugi wydział dostał tak zwaną złotą blachę. Za co i od kogo? Wyjaśnienie w artykule. I dobra informacja dla kierowców i też dla nas.
Będą, jak Bóg da, jak ZDM ogłosi przetarg i jak ten przetarg zostanie zrealizowany, będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grodgera i Warszawskiej. Tomku, z tego co wiem, z tego co rozmawialiśmy przed nagraniem, Ciebie ta wiadomość ucieszy. Tak, to jest dla mnie dobra wiadomość, ponieważ ja właśnie tamtędy dojeżdżam do pracy i czasem tam przed godziną 8 stoję w korku, cisną mi się do ust nieparlamentarne wyrazy bardzo często, także wszelkie moje spóźnienia do pracy wynikają właśnie z tego miejsca, także bardzo się cieszę. Tak, ja tutaj jeszcze też powiem o sytuacji, którą z Przemkiem ostatnio mieliśmy. Przemek potwierdza. Tuż jechaliśmy właśnie tutaj ulicą Grodgera, no i pan, który jechał dużym tirem, wymusił ewidentnie pierwszeństwo, także było hamowanie takie dosyć ostre, ale na szczęście jesteśmy, nic się nie stało, ale miejmy nadzieję, że te światła powstaną. Tutaj Nowiny Gliwickie też od drugiej strony podchodzą do wycinania drzew przy ulicy Kujawskiej, czyli przy budowanej hali Gliwice. Piszą na temat tego, ile drzew zostanie wyciętych, ile pojawi się nowych i że ZDM zapewnia, czyli Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że na Kujawskiej ma zostać wybudowany ciąg pieszo-rowerowy i zatoki autobusowe, czyli pewnie chodzi o te zatoczki dla autobusów, które będą kursować. Tylko jeśli pozwolicie, ja pana docenta zapytam, czy pan jakoś szczególnie czeka na halę Gliwice? Czy pan jakby widzi też swoje siatkarki rozgrzewające mecze na tym obiekcie właśnie? Czekam, tak jak wszyscy mieszkańcy Gliwic, na otwarcie mega hali, która będzie naprawdę wizytówką Gliwic. Będzie jedną z największych i najnowocześniejszych, a może i największą i najnowocześniejszą halą w Polsce. Jakie zainteresowanie jest tą halą, to mogę powiedzieć już o Polskim Związku Piłki Siatkowej, który chce zorganizować, czy chciał może już, bo w tej chwili jest to nieaktualne, ale za chwileczkę powiem dlaczego. Mistrzostwa Europy w 2017 roku. Prezes Papke był u pana prezydenta. A do tego jeszcze przed Mistrzostwami Europy Ligę Światową. Więc promocja byłaby ogromna. Jesteśmy wszyscy bardzo niecierpliwi i chcielibyśmy jak najszybciej, żeby ta hala powstała. Już do życia. Niecierpliwi są też na pewno kierowcy, którzy czekają na 20 marca na otwarcie DTS-ki, ostatniego fragmentu w Gliwicach. DTS-ka jeszcze nie do końca otwarta, ale już nominowana do antynagrody, czyli do betonowej kostki. To jest taki konkurs, antykonkurs organizowany przez Stowarzyszenie Moje Miasto z Gliwic. Tutaj właśnie wypowiedzi czytelników, mapa zagrożeń, czyli spotkania z policjantów właśnie z Gliwiczanami. I jeszcze tak, przypominam, że jeszcze mamy ferię drugi tydzień, a w temacie ferii też nie wszyscy, wiadomo, uczniowie odpoczywają, niektórzy wręcz przeciwnie, biorą się do pracy i ten czas spędzają dosyć aktywnie, jak się zaraz okaże, ale zanim przejdziemy do tego, to tutaj Błażej Kupski rozmawia z dwójką niecodziennych nastolatków, Tomek Sobania i Piotr Borawiak. Wprawdzie pochodzą z Pyskowic, ale to właśnie do gliwickich szkół uczęszczają, nie tyle co uczęszczają, co też piszą. Piotrek w zeszłym roku wydał tomik poezji, modlitewnik. Tomek Sobania wydał w zeszłym roku książkę Spekulos. Obydwoma panami się widziałam w zeszłym roku, z Tomkiem we wrześniu, z Piotrkiem w grudniu. Serdecznie Państwa już teraz zapraszam na powtórkę programów z ich udziałem. Chodzi tutaj oczywiście o program Gliwicki Book Crossing, który dzisiaj zostanie wyemitowany na naszej antenie. Też można te archiwalne odcinki zobaczyć na naszej stronie internetowej. A dlaczego tak się rozwodzę nad tymi panami? Oni mają dopiero po 17-18 lat, a już teraz mają właśnie na swoim koncie dwie książki, które możemy po prostu przeczytać. Także jeżeli ktoś ma jeszcze chwilę, to polecam spędzić te ferie. A obaj będą mogli powiedzieć, że przepustką do wielkiego świata był dla nich wywiad z tobą. Można tak powiedzieć. Za nami przegląd prasy. Teraz pora na rozważania czysto sportowe, ale zanim to nastąpi, zobaczmy krótką sondę. Czy w Gliwicach sport to tylko Piast Gliwice i piłka nożna? Postanowiliśmy to sprawdzić. Czy zna pani jakieś inne zespoły oprócz Piasta Gliwice z Gliwic? No nie interesuję się tym także, ale Piast Gliwice to jest jeden ze znanych. A uprawia pani sport może? Jakieś aktywności sportowe? Biegam.
No nie, nie, nie znam, nie znam. A kibic... Mój wnuk raczej, to on wszystkich zna. Oj nie. A kibicuje pani? No, czasami tak. Uprawia pani sport? Tak. A jakie to są sporty? Znaczy się ogólnie pływanie, siłownia. Nie znam nawet piasta. A uprawia pan jakieś sporty? Nie. Z Gliwic nie znam. A uprawia pani sport? Tak. Jaki? Korzystam ze siłowni na wolnym powietrzu. I biegam, jak jest ciepło. No, jakieś tam w Poznaniu jest, w Warszawie jest też, ale ja tak... A uprawia pani jakiś sport? Chodzenie. O, z Gliwic? Z drużyny, może inny sport? A co, także nie, bo ja tu w Rzasku jeszcze bywam. Ja jestem w ogóle z Mysłowic, albo w ogóle z Malborka nawet. Poważnie. A kibicuje pan? No, Piast Gliwice. Zdziwiłem się, że na pierwsze miejsce wlazi. A uprawia pan jakiś sport? Ja? 20 lat temu. Karate i jogging. A uprawia pani sport może? Kiedyś dawno temu szermierka, ale to było przed wiekami. Karbo Gliwice było kiedyś chyba. Ale piłkarskie, tak? Czy jakieś sportowe? Różne. Kluby, tak? Tak, z różnych dziedzin sportu. Secret, klub siatkarski, pływacki, co jeszcze mamy? ZS, koszykarski. Chyba wszystko. Co mi super. ZS jeszcze jest na pewno tenis stołowy, przynajmniej był za moich czasów. I rozumiem, że kibicuje pani. Kibicuję, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, więc no... O, super. No, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to nie. A z jakichś innych dziedzin sportu? No, jest w Gliwicach, jest doskonała drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Polski w hokeju na trawie, dziewczęca drużyna. No, ponadto siatkarki AZS-u Gliwice. Szermierze wspaniali w Piaście Gliwice i Muszkieterze Gliwice, także są tutaj drużyny, którymi można się pochwalić. I rozumiem, że kibicuje pan. No oczywiście. Dziękuję bardzo, do widzenia. Sonda autorstwa naszej koleżanki Wiktorii Kurczap. Której z kamerą towarzyszył Michał Czaplicki, też trzeba dodać. Jakie wnioski płyną z tej sondy? Gosia, panie docencie. Sonda... Jak to sonda? W zależności na kogo się trafi. Ostatnia wypowiedź pana była tutaj bardzo trafna, że w Gliwicach nie jest tak źle, że mamy oprócz Piasta, oprócz tego zespołu, który jest w tej chwili naszym oczkiem w głowie wszystkich Gliwiczan, naszą największą promocją Gliwic, to jest jeszcze 89 klubów, które też promują nasz sport. 55 sekcji, 17, proszę sobie wyobrazić, że mamy w Gliwicach 17 boisk, 13 hal, 6 pływalni, 6 stadionów, więc możliwości uprawiania jakichkolwiek w zasadzie dyscyplin są ogromne. Tylko trzeba wiedzieć gdzie, i trzeba się zmobilizować i trzeba czasem te nasze dzieci, czy już dorosłych ludzi gdzieś skierować. My w Gliwicach mamy ogromnie dużo sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych i myślę, że jeszcze za chwileczkę pan będzie o to pytał, natomiast pan wspomniał o tej sondzie, gdzie potwierdzam to, co pewne panie mówiły, że się nie interesują aktywnością ruchową. To jest symptomatyczne dla całego społeczeństwa. Przeprowadzana u nas ankieta na Politechnice Śląskiej wśród studentów, którzy mają wychowanie fizyczne, a mamy ich ponad 8 tysięcy na wychowaniu fizycznym, stwierdzam, że ponad 80% studentów nie uprawia żadnej aktywności, żadnego sportu, żadnej rekreacji, czyli żadnej aktywności ruchowej. Ponad 80%. Czyli proszę sobie wyobrazić, i mówi, że jedyna aktywność to jest wychowanie fizyczne na uczelni. To proszę sobie wyobrazić, jakby tego wychowania fizycznego nie było, lub też gdybyśmy przeprowadzili ankietę wśród tych, którzy nie mają wychowania fizycznego. Po prostu społeczeństwo bardzo mało jest aktywne. I tutaj wasza telewizja będzie miała bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie. Może ta sonda spowoduje, że bardziej włączycie się
w promocję różnych sposobów aktywności sportowej i różnych dyscyplin sportowych, które młodzież może uprawiać i zarówno młodzież, jak i dorośli też. A Gosia, czy dla Ciebie w jakiś sposób jest to bolesne, że tak mało Gliwiczan kojarzy AZS? Oczywiście, chociaż zdarza mi się, że na ulicy ludzie gdzieś tam nas rozpoznają. Byłoby bardzo miło, gdybyśmy faktycznie promowali ten sport poprzez i telewizję, i żeby ta aktywność była większa wśród w ogóle całego społeczeństwa. A jak jest z frekwencją na Waszych meczach tutaj w Gliwicach? Przychodzi rodzina, przychodzą znajomi? Oczywiście rodzina, znajomi, ale myślę, że coraz więcej ludzi przychodzi na mecze. Powiedzmy, że jest to bardziej nagłaśniane wszędzie. No, wiadomo, że fajnie by było, gdyby było kibiców coraz więcej, dlatego też serdecznie zapraszam. A jakby pan, panie docencie, radził tym mniejszym klubom z niszowych dyscyplin sportu, co one mają zrobić, żeby przebić się przez ten dyktat piłki nożnej jednak w naszym kraju? Piłka nożna zrzesza w tej chwili kilkaset dzieci i młodzieży. To jest kilkaset osób objętych szkoleniem. Kilkaset osób nie stojących na ulicy, nie palących papierosów, no i jeszcze wiele innych można wyliczyć rzeczy, które są szkodliwe. I ten dyktat, to każdy patrzy poprzez pryzmat w tej chwili miejsca, które zajmuje Piast, i poprzez może i finanse, które od czasu do czasu przebija się przez różne media, że Piast otrzymuje no takie, a nie inne środki finansowe. Promocja jest tak ogromna poprzez piłkę nożną. Dzisiaj Gliwice może zna cała Polska. Jeszcze niedawno to każdy, no Gliwice z czego słynęły? Z operetki, z Politechniki Śląskiej. Dzisiaj już wiele osób się pyta o wiele jeszcze innych rzeczy, bo ten Piast przebił się już na arenę ogólnopolską i na wszystkie praktycznie miasta. I dlatego, jak pan powiedział o tym dyktacie, to troszeczkę się sprzeciwiam temu. Gliwice, ale dyktat piłki nożnej w Polsce no jednak jest widoczny i tego nie zaprzeczymy. Tak? Tak, od lat piłka nożna mówi się, że jest sportem numer jeden. Zależy w jakich miejscowościach. Wczoraj byłem na meczu Chemika Kędzierzyn, czyli teraz już Żaksy dzisiejszej, z Resowią i 5 tysięcy ludzi w takim Kędzierzynie dopingowało. Tylko tam z kolei nie ma tradycji piłkarskich specjalnych. Nie, a właśnie. Zależy w którym mieście. Są miasta, które promują jakąś dyscyplinę sportu i tym się zajmują. U nas kilkaset również dzieci i młodzieży zajmuje się modelarstwem. Wbrew pozorom, każdy może powiedzieć, dyktat piłki nożnej. A modelarstwo, kilkaset dzieci i osiąga ogromne sukcesy. One się przebijają co jakiś czas do mediów. Również szermierka. Wiele dyscyplin sportowych w Gliwicach, o których by można mówić bez końca, osiąga sukcesy. No, weźmy koszykówkę. Mamy pierwszą ligę Fluor, GTK Fluor. Mamy w AZS-ie drugą ligę koszykówki. Do niedawna, może inaczej, po przemianach koszykówka za sprawą NBA była takim sportem po piłce nożnym w zasadzie numer 2. Tak. Później nastąpił troszeczkę schyłek. Dzisiaj jakby z powrotem wraca. Brak sukcesów na arenie międzynarodowej spowodowało to, że ta koszykówka troszeczkę zeszła na niższe, że tak powiem, stopnie. Dzisiaj mamy w takich Gliwicach dwa dobre zespoły. W pierwszej i drugiej lidze. Mamy siatkówkę no, w pierwszej lidze. To też jest, mówię o tych grach zespołowych. Futsal. Dwa zespoły w ekstraklasie. No to są naprawdę. My możemy mówić, że w tych Gliwicach mało jest sportu. Jak się zaczynamy przyglądać temu, to i ogromna ilość młodzieży jest objęta różnorakim szkoleniem, ale również dorośli mogą iść na wybrane dyscypliny, które tylko muszą się przebić do ich świadomości, że można gdzieś iść. I tak jak na mecze siatkówki za darmo. A finansowanie sportu poszczególnych dyscyplin w naszym mieście według pana jest sprawiedliwe? Ponieważ jestem
W Radzie Sportu przy prezydencie byłem może kilkanaście lat przewodniczącym Rady Sportu, teraz jestem wiceprzewodniczącym. Proponujemy panu prezydentowi finansowanie szczególnie poprzez stypendia i poprzez również dotacje na poszczególne dyscypliny, kluby. I powiem tak, że wszystko zależy od punktu widzenia. My czasem jesteśmy może zbyt łagodni, chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy, żeby te niektóre sporty, nawet te niszowe, choć wyścig zaprzęgów psich, ktoś by się mógł roześmiać tutaj, a oni na Mistrzostwach Świata zdobywają medale. Więc to też można by w tym kierunku pójść i w kickboxing. To są wiele jest dyscyplin, które można zaproponować, dając im troszeczkę więcej środków. Ale jak wiemy, i tak miasto Gliwice około 600 milionów na, oczywiście na sport, to są inwestycje, to są również dofinansowania. Ale jeżeli 2 miliony 600 na przykład przeznacza się na sport, nie jest to mało. Czy w różnych okresach jest różnie. Ale wydaje mi się, że my wszyscy będziemy narzekać, ja oczywiście w siatkówce też, że za mało otrzymujemy. Tych środków zawsze będzie za mało. My w Radzie Sportu staramy się bardzo sprawiedliwie, bardzo dyskutujemy, no burzliwie czasem, komu, jak zaproponować prezydentowi. Ja mówię, komu ile dać, ale decyduje o tym prezydent, ile później środków zostanie przeznaczonych na sekcje, na stypendia i tak dalej. Także ja oczywiście proponowałbym, żeby ciągle było więcej i zwracam się też do pana prezydenta, jeżeli już się skończą inwestycje te wielkie, to również zwracam się poprzez telewizję, bo uważam to, co pan wcześniej powiedział, hegemonia tam piłkarzy Piasta, ale my nie mamy nawet boisk ze sztuczną nawierzchnią, boisk treningowych, które by służyły właśnie tym dzieciom też. Mam jedno praktycznie na Sikorniku, ale już się też troszeczkę zestarzało. Są miasta, małe miasteczka, które mają po dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, że mogą i dzieci, i młodzież w warunkach nawet jesienno czy zimowych trenować. Więc tu się zwracam również z takim apelem, żeby pomóc piłkarzom. Gosia, kiedy ty wybierałaś siatkówkę jako ten sport, który będziesz trenowała, to czym się kierowałaś? Co u ciebie zadecydowało? No na pewno gdzieś tam od początku wiedziałam, że to jest to, co chcę robić. Poszłam od razu do szkoły sportowej o profilu siatkarskim, a więc pod tym kątem. Potem wiadomo, kluby po drodze. I no, tak jak pan powiedział, no, to była właściwa droga i ja wiedziałam to po prostu od początku, że tak to będzie. A były brane pod uwagę u ciebie jakieś inne dyscypliny, jakieś takie właśnie niszowe, czy od razu jakby wiedziałeś, że ta popularna siatkówka będzie twoją drogą? Znaczy, jeszcze wcześniej dostałam się do szkoły pływackiej, ale jednak bardziej siatkówka mnie interesowała, ciągnęła w stronę takich dyscyplin zespołowych. Ja musiałem jeszcze z panem docentem troszkę pomówić na temat edukacji już u dzieci sportowej. Porównujemy na przykład wyniki skoków dal wśród młodzieży współczesnej, a tej sprzed 20-30 lat, no to jest straszny regres. I tak samo dotyczy to innych dyscyplin. Natomiast z drugiej strony ci profesjonalni piłkarze, sportowcy, lekkoatleci, no te wyniki mają coraz lepsze, wyglądają coraz lepiej, żywią się coraz bardziej świadomie. I w związku z tym pytanie, jak jest tym sportem? Na kogo mamy patrzeć? Na tą młodzież, która skacze teraz mniej niż 20 lat temu, czy na tych sportowców, którzy są coraz bardziej profesjonalni? To są jakby dwie różne rzeczy. Mogę powiedzieć, że moja siostra w wieku 14 lat w 1961 roku na 100 metrów miała wynik 12.0. To dzisiaj, no oczywiście to jeszcze na tej żużlowej bieżni, to dzisiaj no jest i tak trudno osiągalny taki wynik na takim dystansie. Natomiast musimy popatrzeć na sposób dzisiaj odbioru życia przez młodzież. Młodzież bardzo często nie garnie się do sportu, bo ma wiele innych atrakcji życiowych.
I tutaj przekonać młodzież do tego, żeby cokolwiek uprawiała, to jest rola i szkoły, i rodziców. My musimy stworzyć najpierw warunki młodzieży, zaszczepić troszeczkę jej tą chęć ruchu, uprawiania. A na przykładzie Politechniki mogę powiedzieć, że te dziewczęta bardzo chętnie chodzą na przykład na siłownię. Kiedyś, w latach 80., jeszcze 70., to na siłownię żadna dziewczyna się nie chciała zapisać, bo mówiła, że urosną jej mięśnie. Taki był sposób myślenia. Dzisiaj my nie mamy miejsc na tyle grup, które by chciały ćwiczyć. Więc popularność poprzez różnego rodzaju fitness kluby spowodowała, że te dziewczyny chcą przychodzić. I nie mamy problemu ze zwolnieniami lekarskimi. Te, które tam były zwolnione w szkołach średnich, wszystkie ćwiczą. Więc jest to przykład na to, że pewnego rodzaju podejście i warunki, które no, akurat Politechnika stwarza, myślę, że większość uczelni również w Polsce, powoduje, że inne jest nastawienie człowieka do wysiłku fizycznego. Gosia, jak to u Ciebie wyglądało w latach szkolnych? Rozumiem, że Ty z WF-ów nie uciekałaś. Nie, ale niestety trzeba przyznać, że dużo dzieci się zwalniało i za moich czasów, że tak powiem, z zajęć wychowania fizycznego. Teraz jest ciut lepiej, ale no nie jest jeszcze tak, jak być powinno i mam nadzieję, że po prostu ruch fizyczny będzie dalej popularyzowany i wszyscy będziemy ćwiczyć od małego. A miałeś szczęście w swoim życiu do nauczycieli WF-u? Tak, to też myślę, że ma dosyć duży wpływ. Myślę, że też ci nauczyciele zarażają po prostu wiedzą sportową i wtedy wiadomo, że chętniej chodzi się na takie lekcje. Bo nauczyciele WF-u są też różni. Są tacy, którzy rzucają piłkę, mówią grajcie. A są też tacy, którzy prezentują różne nieznane dyscypliny sportu i dzieci się mogą w ten sposób jakby zaprezentować jakby w różnych dziedzinach. Tak, ja miałam to szczęście, że akurat trafiałam na bardzo dobrych wychowawców, jeśli chodzi o to i nie było tak, że się rzucało piłkę. Owszem, często ja chodząc na przykład do liceum, jak już pojawiałam się na tym WF-ie, no bo wiadomo, że to było rzadsze w związku z moją grą w klubach, czy wtedy w jednym klubie, tak? To po prostu było często tak, że no, grałyśmy w siatkówkę w związku z tym, że ja tą dyscyplinę uprawiałam, a więc też to było bardzo fajne ze strony wychowawcy. A oprócz tej siatkówki, jakie dyscypliny sportu, z jakimi dyscyplinami się zetknęłaś na WF-ach w podstawówce i w szkole średniej? Jak to wyglądało? Myślę, że koszykówka jest dosyć popularną też dyscypliną na WF-ie. Ja byłam też w reprezentacji szkoły w piłce ręcznej. Jeśli chodzi o... Na pewno też się duży nacisk nakłada na lekką atletykę. Jest sporo biegania. I tak to wygląda mniej więcej. Ja jeszcze może się wtrącę, skoro już tutaj Gosia wspomina swoje czasy podstawówki i tak dalej, to ja pamiętam, że właśnie tutaj pan docent mówił o fitnessie. Teraz w sumie jest taki boom na fitness. Mamy przecież chociażby panią Ewę Chodakowską, która... Panią Lewandowską też. Tak, które właśnie zarażają tym optymizmem i zarażają nie tylko właśnie ruchem, co też sposobem odżywiania się. To też jest właśnie bardzo, bardzo istotne. Dla mnie takim bardzo wzruszającym widokiem są takie starsze panie, które uprawiają Nordic Walking i nawet nie robią tego poprawnie technicznie, ale sam fakt, że one się już ubrały i wyszły na świeże powietrze i no, spacerują, być może w sposób taki nieporadny, jest już czymś dla mnie, czymś świetnym. Ale wracając do gości jeszcze, skoro jesteśmy już przy tobie, no to teraz ja bym prosił o parę słów komentarza na temat postawy waszej w tym sezonie. No nie jest tak, jakbyście chciały na pewno. No na pewno nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyły i tutaj wiadomo, że należałoby przeprosić wszystkich sympatyków siatkówki, ale jeszcze sezon się nie skończył. Miejmy nadzieję, że będziemy w tej ósemce i może jeszcze sprawimy niespodziankę w playoffach. No jesteśmy Beniaminkiem, no nie oszukujmy się, jest to zespół na nowo zbudowany, ciężko jest się zgrać i liga jest naprawdę wyrównana, można wygrać z liderem, można przegrać z najsłabszą drużyną, a więc no taki jest sport. No i miejmy nadzieję, że obróci się to. Wasza chimeryczność, bo potrafiłyście ograć Wisłę Warszawa, no ale przegrywacie po drodze ze słabszymi drużynami. Z czego to wynika? No ja myślę, że tak. No, w kobiecej siatkówce jest to dosyć częste, że raz się wygrywa 3-0, raz się przegrywa 3-2. No niestety tak to jest. Myślę, że dużo problemów miałyśmy takich na zasadzie braku koncentracji w decydujących momentach.
Myślę, że to też zdecydowało. Myślę, że też po zwycięstwie za mocno uwierzyłyśmy w swoje siły. Trzeba było po prostu szanować tych przeciwników. No i może z tego to wynikało, wiadomo. Chcemy jak najlepiej, a tak to jest czasami. A czujecie jakąś zwiększoną presję po awansie do tej wyższej klasy rozgrywkowej? Ja myślę, że to nie jest kwestia presji. Ja myślę, że po prostu, no tak jak w sporcie, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No, szkoda na pewno wielu spotkań, ale liczę, że jednak sezon się nie skończył jeszcze dla nas aż tak źle i będzie jeszcze lepiej. Mhm. Jeszcze jest na to szansa. I tak teraz na koniec. Ja bym Państwa prosił w kilku zdaniach dla widzów o uzasadnienie na takie pytanie, dlaczego warto uprawiać sport? Panie docencie. I dlaczego należy uprawiać sport? No to już są oklepane takie stwierdzenia, że dla zdrowia. No bo to bardzo... Wydaje mi się, że takich uzasadnień nigdy za wiele. Nigdy nie za wiele. Tylko się okiem zawodowego sportowca. Dlaczego warto uprawiać sport? Ja jeszcze chciałabym tutaj dodać do tego wszystkiego, że przede wszystkim według mnie dla takiej przygody życiowej, dla poznania nowych ludzi jest to naprawdę niesamowita frajda, jak się uprawia zawodowo sport, po prostu przebywać wśród nowych ludzi. No i myślę, że to jest też duże, to duże ma znaczenie. Szanowni Państwo, wniosek płynący z dzisiejszego odcinka jest bardzo prosty. Warto uprawiać sport, a w Gliwicach można to robić na wiele sposobów. Siatkarki AZS-u kolejny mecz rozgrywają 12 marca, także zapraszamy. Dziękuję moim gościom za przybycie do studia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.